Kochany bracie, kochana siostro, podwyższenie krzyża. Postawmy naszemu sercu, które dąży zawsze do prawdy, trudne pytanie. Czy miłujesz krzyż? Krzyż Chrystusa. Czy patrząc na krzyż, twoje serce tętni miłością? Czy patrząc na krzyż, twoje serce jest wdzięczne za zbawienie? Czy patrząc na krzyż, odczuwasz w swoim sercu skruchę? Czy miłujesz swój codzienny krzyż? Czy szanujesz go? Czy chętnie bierzesz każdego dnia? Czy szanujesz krzyż drugiego człowieka, swego męża, swojej żony, dzieci? Czy w ogóle pamiętasz o tym, że oni, że każdy człowiek ma i dźwiga swój krzyż? Czy raczej w swojej pysze, głupocie i ślepocie masz przekonanie, że twój krzyż jest największy, najcięższy? To trudne pytania. Ale warto je sobie zadać, by żyć w prawdzie. Słowa Pana Jezusa, które zapisała Alicja. Chrześcijanie i Kościół muszą być ukrzyżowani, aby dopełniła się ofiara moja i aby nastąpiło zmartwychwstanie ludzkości w Duchu Świętym. Będę umierał powtórnie w ludzie moim, aby Duch Święty odrodził ludzkość. Jest czas ofiary Kościoła. Czas ofiary chrześcijan. Czas ofiary krzyżowej mojego ciała, jakim jest Kościół.
Dlatego potrzebne jest świadectwo wiary, modlitwa i umartwienie w intencji ratowania ludzkości i świata przed zatraceniem w szatanie. Kościół musi obumrzeć, aby odrodzić się na nowo przez zmartwychwstanie w pełni mocy Bożej i zajaśnieć blaskiem Ducha Świętego. Nie lękaj się krzyża, stań pod nim ufnie i z miłością spoglądaj na nadchodzący świt zmartwychwstania. Czas łaski trwa, to czas na nawrócenie, na opamiętanie, na ocalenie wielu przez ofiarę synów moich i córek, dzieci miłości. Każdy, kto stanie pod krzyżem, kto przyjmie krzyż, jest razem z Maryją, Matką Boleści, która pomoże wytrwać w miłości i ofiarowaniu. Przez nią powtórnie przyjdę na świat w blasku i mocy, jako zwycięzca i król. Niech ten dzień podwyższenia krzyża będzie dla nas świętem, dniem dziękczynienia za dar krzyża Chrystusa, za dar krzyża mój, twój, naszych rodzin, naszych bliskich i każdego człowieka, za krzyż, którym jest obarczony cały Kościół, więc i my. Za ten czas łaski na nawrócenie i opamiętanie. Obyśmy wszyscy pokochali krzyż. Amen. Ratuje moje życie.
Ratuje moje życie, błogosławione.